Nazywam się Maciej Szeptycki. Jestem współwłaścicielem kilkuset hektarowego gospodarstwa warzywniczego oraz spółki produkującej warzywa, sprzedającej warzywa KAL Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze gospodarstwo znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, bardzo blisko ukraińskiej granicy. Specjalizujemy się w produkcji warzyw, polowej produkcji warzyw na, na dużą skalę. Nasze cztery produkty to broku i kalafior oraz cebula i pietruszka. To są produkty, które produkujemy w każdym sezonie i te produkty sprzedajemy na rynku polskim, ale w dużej mierze sprzedajemy je za granicę do krajów ościennych. Mam tu oczywiście na myśli Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Austrię i inne kraje, w tym również Ukrainę. Znajdujemy się w jednym z gospodarstw grupy producentów owoców polskiej jagody. Grupa zrzeszająca sześciu członków, członków produkujących owoce borówki, jak i owoce truskawki. Na dzień dzisiejszy Powierzchnie upraw to około 160 hektarów borówki i około 5 hektarów truskawki. Jako grupa sprzedajemy na rynki szeroko rozumianej Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską. De, d, większą część truskawki pozostawiamy jednakowo w kraju, a znaczną część borówki eksportujemy. Dzień dobry, znajdujemy się w gospodarstwie satrocki w Białej Rawskiej. Nazywam się Cary Rokicki, zajmuję się gospodarstwem z rodzicami sadowniczym. Gospodarstwo zajmuje się sadem już od 100 lat, typowo jabłonie. Kiedyś mieliśmy odmian 26, teraz zostaliśmy tylko już przy 5. Tak jak popularne są Gala, Golden, Refiona Prince, Muna. jeszcze Szampion, bo jest bardzo dobry na soki. Zrównoważona produkcja warzyw to dla nas w spółce Car Group dbałość o. My dbamy o naturę. O przyrodę, która nas otacza, a więc o środowisko, które, które jest nam w jakimś sensie powierzone. Dbamy o ziemię, która jest naszą własnością, o jej dobrostan i o to, aby ona na następne dziesięciolecia, stulecia mogła służyć nie tylko nam dzisiaj produkującym warzywa w XXI wieku, ale być może moim dzieciom, moim wnukom, które będą tutaj gospodarowały za następne, za następne, za następne dziesięciolecia. Dbamy o wodę, której musimy używać do tego, aby produkować zdrowe i dobrze wyglądające smaczne warzywa. Dbamy wreszcie o ludzi, tych którzy dla nas pracują w naszym gospodarstwie i w naszym przedsiębiorstwie, ale też o tych ludzi, dla których produkujemy te warzywa, o, dla tych, którzy są naszymi konsumentami, odbiorcą naszych produktów. No i wreszcie dbamy o same warzywa. Dbamy o to, co produkujemy. To znaczy to, jest, co jest esencją naszej, naszej tu egzystencji, dbamy o nasz biznes, mówiąc krótko. To jest integrowana produkcja, bo koniec końców wszystko ma się sprowadzić do tego, aby ta produkcja była rentowna i przynosiła e, satysfakcję również nam, jako producentom, dawała pracę tym ludziom, którzy u nas pracują, i dawała dobre produkty tym, którzy są naszymi klientami. Jako integrowaną ochronę e, rozumiemy zwalczanie agrofagów, jakimi przechodzi nam się oczywiście e, spotykać w rolnictwie, w sposób nieinwazyjny dla środowiska, w sposób inny niż metody chemiczne czyli poprzez metody zwalczania biologicznego, fizycznego. Taki, który pozwoli nam prowadzić naszą uprawę zgodnie z zasadami zrównoważonej uprawy, a zrównoważona zaś uprawa to, można by to opisać jako wsłuchiwanie się w to, co nas otacza i taką pracę, byśmy żyli w zgodzie z tym, co nas otacza, a to, co nas otacza, to fauna, flora, ale też i lokalna społeczność. Produkta zrównoważona musi się ze wszystkim łączyć, czyli ochrona, ale ochrona mądrze prowadzona i sprzedaż. To wszystko trzeba połączyć, czyli tak, produkujemy coraz więcej tych owoców, coraz większej jakości, ale musimy je produkować coraz bardziej bezpieczne. I chodzi o to, że Unia nam naciska lub nam redukuje niektóre substancje czynne środków. Ja jestem za tym, że to nie jest dla nas nic groźnego, tylko się musimy tego nauczyć i potrzebujemy na to y, nie roku, dwóch, tylko nawet i może i pięciu. W naszym gospodarstwie dzięki z naszą firmą, którą współpracujemy, firmą UPL, która prowadza te biologiczne środki rozwiązania, testujemy im już pięć lat te biologiczne y, ochronę, i w naszym gospodarstwie to naprawdę bardzo fajnie sprawdza się, działają. Aby produkować warzywa na tak wymagające rynki, jak rynek e, np. niemiecki czy austriacki, ale również rynek polski w coraz większym stopniu, musimy posiadać certyfikaty przemysłowe. I w naszym gospodarstwie, a właściwie we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład grupy producentów warzyw, Cal Group, e, mamy certyfikat Global Gap, e, również z rozszerzeniem GRASP, a więc ten, który dotyczy dbałości o e, system pracowniczy. Te certyfikaty są obecne w naszym przedsiębiorstwie właściwie od początku jego istnienia, co jest unikatowe dla naszego gospodarstwa, ponieważ sprzedajemy również na rynku niemieckim, być może jako jedno z niewielu, a być może jedyne warzywnicze gospodarstwo w naszym kraju, posiadamy również niemiecki certyfikat jakości produkcji żywności, który nazywa się QS. To nam jakby dodaje trochę splendorów w, w pracach z rynkiem niemieckim, ale również zapewnia możliwość wejścia do niektórych sieci handlowych sprzedających czy bezpośrednio pracujących na rynku niemieckim. Te certyfikaty to jest oczywiście bardzo duże, duża odpowiedzialność, duże wymaganie. Audyty certyfikacyjne, mając dwa certyfikaty bardzo podobne, ale jednak mimo wszystko różniące się, w praktyce oznaczają, że my co roku mamy audyty, czy to w przedsiębiorstwie, czy na gospodarstwie. Nie ma innego wyjścia, po prostu co roku musimy te kontrole przechodzić. Systemy certyfikacji, standardy, które wdrażamy, to chyba tak naprawdę można powiedzieć, klucz do sukcesu jest to, czy są to narzędzia, które są podstawą tak naprawdę naszej pracy. Dlaczego jest dla nas to tak istotne? Dlatego, że w gospodarstwach grupy stawiamy na jakość. Ilość jest drugoplanowa, natomiast jakość i bezpieczeństwo żywności są kluczem. Wdrażanie standardów, praca zgodnie z tymi standardami ułatwia nam to, generalnie gwarantuje to, że konsument będzie miał produkcję. Taką, jaką by chciał, czyli bez pozostałości zdrową i wyprodukowaną zgodnie z e, naturą. W gospodarstwach mamy wdrożoną zarówno integrowaną produkcję, jak i Global Gap z wieloma swoimi jego e, modułami. W ostatnim roku wdrożyliśmy nowy moduł Global Gapu. Jest to tak zwane modu zwany bioróżnorodność, który polega na zagwarantowaniu prowadzenia uprawy w sposób nieinwazyjny, w sposób zgodny z naturą, w sposób zgodny z środowiskiem lokalnym nam, z obszarem lokalnym nam, jak i troszeczkę szerzej niż lokalnie. W naszym gospodarstwie integrowaną produkcję prowadzimy już od 12 lat z certyfikatem po to, żeby nasz nasze produkty było lepiej sprzedać i uzyskać certyfikat jakości dla klienta, konsumenta i wtedy wiemy, badania robimy co roku naszych owoców i wiemy, że nasze owoce są zdrowe i bezpieczne. To, co jest absolutnie unikatowe dla naszego gospodarstwa i naszego podejścia do integrowanej produkcji, do produkcji zrównoważonej, my nie boimy się poddawać naszych produktów głębokiej technologicznej chemicznej analizie. Każdy kalafior, każdy termin kalafiorów, brokułów, cebuli czy pietruszki, które sprzedajemy, sami na własny koszt przekazujemy do niemieckiego laboratorium po to, żeby ono zweryfikowało, czy to, co myśmy wyprodukowali jest zdrowe. Mam tu na myśli pozostałości środków ochrony roślin i środków nawozowych, ale również metali ciężkich, które są w naszych produktach. Zanim wyślemy jakąkolwiek partię towaru do naszego odbiorcy, ona zawsze przechodzi badania analityczne w niemieckim laboratorium na pozostałości ponad 700 różnych środków ochrony roślin i ich pochodnych w naszych produktach. Robimy to sami bez względu na to, czy nasi odbiorcy tego wymagają. To jest dla nas priorytet, ponieważ wiemy, że jakiekolwiek zagrożenie, które byśmy stworzyli dla rynku konsumenckiego. Nie tylko jest szkodliwe dla nas, jako dla przedsiębiorstwa, które nas eliminuje, ale przede wszystkim w związku z tym, co mówiłem, odbałości o ludzi. Po prostu to szkodzi ludziom i my chcemy tego elementu uniknąć za wszelką cenę. Wreszcie, warto pewnie powiedzieć i taką rzecz, że my w naszym gospodarstwie nie postrzegamy Zielonego Ładu jako zagrożenia. My już dzisiaj wiemy, że spełniamy wiele z tych norm, które są przewidziane w ramach Zielonego Ładu, bo tego na przykład wymagają certyfikaty przemysłowe, ten wymieniony Global Gap czy QS, które my, które my spełniamy. Ostatnio pojawia się taki moduł o bioróżnorodności w, w ramach Global Gapu. Myśmy to, jako nasze gospodarstwo, byli jednym z gospodarstw pilotowych, w którym było badane możliwości zastosowania tego, tego modułu bioróżnorodności w, w szerszej skali, w skali europejskiej. I okazało się w ramach tego audytu, który przeprowadzono w naszym gospodarstwie, że nasze gospodarstwo wypełnia dzisiaj wszystkie wymagania dotyczące bioróżnorodności do roku 2030 z nawiązką. To się wiąże na przykład z tym, że my mamy nasadzenia... Do, y, takie śródpolne, polegające na tym, że i robimy je co roku, że wprowadzamy dodatkowe nasadzenie, że na przykład sadzimy drzewa, że pozostawiamy całe obszary łąk, które, które pozostają jako tereny bioróżnorodne. Zielony Ład to innowacyjność. Aby być innowacyjnym, jest się pionierem bardzo często. Pionierem być to w naszym wyobrażeniu i w tym, co my robimy właśnie, zastosowanie technologii już dostępnych w rolnictwie. Nasze decyzje oparte są. Nie o umowne wyjście i popatrzenie w chmury, a o system kamer, czujników i różnych systemów informatycznych. To zaś wszystko daje nam możliwość wyprodukowania owocu, który można wyeksportować, który można wysłać na dalekie rynki, jak chociażby na rynek izraelski. Nowy rynek, który w tym roku udało się pozyskać i z sukcesem udawało się na niego sprzedawać owoce, wierzę, że i w przyszłości. Tak jak wspominałem, że od kilku lat stawiamy na rozwiązania biologiczne, czyli jak ochronę roślin, ale też chodzi nam o zapylanie roślin. Tym pomagają nam pszczoła miodna, w którym w naszym sadzie znajduje się 30 uli, ale wiemy, że pszczoła miodna nie zawsze chce w tych warunkach, jakie jest kwitnienie nam oblatać sad. Do tego wykorzystujemy też murarkę. Dziką pszczołę która w gorszych warunkach, trudniejszych może warunkach, chce nam te nasze sad jabłonkę zapylać. Nasze gospodarstwo znajduje się na obszarze Natura 2000 i to nas też stymuluje do tego, abyśmy wypełniali normy standardu Natura 2000 i, nie, i stosowali właśnie bioróżnorodność. Ilość ciekawych zwierząt, okazów ptaków, które możemy spotkać na naszym gospodarstwie czy w jego otulinie, można by powiedzieć, jest przeogromna. Tu przyjeżdżają przyrodnicy, którzy to oglądają i da się tą produkcję prowadzić. Powiem szczerze, że w czasie tego audytu, który odbywał się ponad rok temu o naszym gospodarstwie, kiedy przyjechali tu koledzy z innych krajów i oglądali nasze gospodarstwo, ja byłem po prostu zwyczajnie dumny z tego, co my robimy, bo w skali europejskiej ta bioróżnorodność, którą widać w gospodarstwie, na, można powiedzieć, końcu świata, tuż przy ukraińskiej granicy, okazuje się znacznie większa niż w niejednym kraju zachodniej Europy o wysokim poziomie rozwoju. Okazuje się, że no to my tu właśnie w Polsce. Powodzeniem dbamy o przyrodę, dbamy o środowisko i dbamy o glebę, z której korzystamy. Może dlatego, że mamy też do tego takie poszanowanie wyniesione z tradycji, z domu który i z tego sposobu, w jaki w Polsce po prostu podchodzono do gospodarki, do rolnictwa. To jest też, jak rozumiem, być może część dziedzictwa naszego, którą chcielibyśmy wnieść do Europy.